tej lekcji opowiemy Wam, jak opublikować swój pierwszy odcinek na swoim kanale podcastowym. Czyli rozumiem, że ten wywiad, który nagraliśmy, już poleci w świat i będzie do odsłuchiwania nas na przykład na platformie Spotify, tak? Dokładnie tak. Ale nim to zrobimy, musimy kliknąć opublikuj ten odcinek. Oczywiście wcześniej wybraliśmy ten właściwy. No i musimy dodać tytuł odcinka. Mamy tutaj aż 100 znaków do wykorzystania. Wpisujemy cyfrowa szkoła, myślnik wywiad z Agatą. Co ty na to? Dobry odcinek? Może tytuł nie najlepszy, ale na potrzeby szkolenia jak najbardziej. Dokładnie tak. I tak jak zakładaliśmy kanał, tutaj również do każdego odcinka mamy możliwość dodania opisu, o czym ten odcinek jest. Pracę trochę z tym jest, jak widzicie, ale warto opisywać swoje odcinki, aby słuchacze mieli wybór, mieli świadomość później, o czym ten dany odcinek jest. Więc też tu sobie wpiszemy dla celów szkoleniowych wywiad o multimediach w szkole, tak? Może napiszemy o wykorzystywaniu podcastów Dokładnie. W szkole. Wpisujemy i zaraz do Was wracamy. Aplikacja Anchor pozwala nam również na dodawanie numeru sezonu bądź odcinka. Możemy je numerować, ale one akurat te numery czy też sezony będą dostępne w aplikacji Anchor. Nie będzie to wyświetlane przynajmniej na tą chwilę, jak nagrywamy, w aplikacji Spotify. Co ważne, do każdego odcinka mamy również możliwość dodania spersonalizowanej grafiki, więc nie tylko do kanału mamy możliwość dodawania grafiki, ale możemy przygotować graficzkę fajną w Canwie na przykład do każdego z odcinków i to fajnie później buduje kanał. Czyli na przykład tak jak my tutaj przeprowadzaliśmy razem wywiad, moglibyśmy sobie zrobić zdjęcie i wrzucić tutaj kolejny gość, to kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie i przeróbka w Canwie i to łatwo można wtedy opublikować. Więc my sobie to pominiemy, tak? Może klikniemy pierwszy? Pierwszy sezon, pierwszy odcinek, tak jest. OK. No i klikamy dalej. Uwaga. Odcinek jest już gotowy do publikacji. Opublikuj. I w tym momencie, jeśli klikniemy, po jakimś czasie, po godzince, dwóch, odcinek będzie dostępny również na kanale Spotify. Więc chwilę trzeba cierpliwości. No i możemy później spokojnie słuchać już na kanale Spotify naszych podcastów.